Druga edycja powiatowego konkursu My i Dolny Śląsk w Unii Europejskiej została zorganizowana przez działaczki Koła Ligi Kobiet Polskich w Świdnicy, Elżbietę Dudziak, Sylwię Cichoń i Kazimierę Zając. Poseł Lidia Geringalde-Idenberg objęła patronat nad wydarzeniem oraz ufundowała cenne nagrody dla laureatów. Młodzież musi znać wszystkie informacje o Unii Europejskiej. Myślę, że konkurs jest bardzo ciekawy, przygotowywany przez dwie dziewczyny od nas ze stowarzyszenia pod patronatem dyrektor biura pani poseł Lidii Geringer-Idenberg. Jest to bardzo ważne, dlatego że oprócz tej świadomości narodowej bycia Polakiem jest również ważna świadomość tego, że stanowimy taką wielką społeczność krajów Unii Europejskiej, że mamy wspólną przyszłość, że praktycznie nie ma granic, których nie można przekroczyć, jeśli chodzi o rozwój zawodowy i społeczny. W przygotowanych finałowych rozgrywkach wystąpiły trzyosobowe drużyny szkół ponadgimnazjalnych. Zespół szkół nr 1 i 3 ze Świdnicy, drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcące, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół budowlano-elektrycznych oraz liceum ogólnokształcące w Świebodzicach. Program szkół średnich obejmuje wiedzę Unii Europejskiej i taki rodzaj konkursów, jakie w tej chwili prowadzimy, są po to, aby tą wiedzę ugruntowywać i poszerzać i jednocześnie wprowadzać młodzież w arkany wiedzy o Europie, o krajach Europy. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się głęboką znajomością funkcjonowania instytucji unijnych, kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Zjednoczonej Europy oraz rozpoznać ważne postaci europejskiego życia politycznego. Dostaliśmy materiały od naszej pani, od historii. No i w czasie ferii uczyliśmy się z tych materiałów, też korzystałem z internetu. No i w ten sposób przede wszystkim. Zbyt mało czasu w programach szkół średnich jest poświęcone na tą wiedzę, na realizację tej wiedzy, a tego rodzaju właśnie konkurs tą wiedzę poszerza. Biorąc pod uwagę pierwszą edycję konkursu, tematyka Unii Europejskiej wśród uczniów jest znana dobrze. Gorzej wypada znajomość polskich parlamentarzystów. Uczestnicy konkursu są zgodni co do tego, że wiedza dotycząca Unii Europejskiej jest ważna. Pytania skonstruowano tak, aby nie badać tylko podstawowej wiedzy, ale brano pod uwagę także znajomość aktualnych spraw związanych np. z funduszami europejskimi oraz z wiedzą na temat wykorzystywania funduszy strukturalnych przez powiat czy region. Bo skoro należymy do Unii, to warto o niej wiedzieć jak najwięcej, o tych perspektywach, jakie dla nas otwiera. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Po pierwszym etapie konkursu, składającego się z testu sprawdzającego wiedzę i prezentacji, wyłonione zostały trzy drużyny finałowe. Drugie i trzecie liceum ogólnokształcące oraz zespół szkół ekonomicznych. Drugie liceum ogólnokształcące zwyciężyło tegoroczną edycję konkursu My i Dolny Śląsk w Unii Europejskiej. Warto było powalczyć o pierwszą nagrodę, jaką jest trzydniowy wyjazd wraz z opiekunem na zaproszenie poseł do Parlamentu Europejskiego. Zwiedzić miasto, czy Brukselę, czy Strasburg każdy z nas może. Natomiast wejście do parlamentu jest ograniczone, a to, co jest w środku, jest niezapomniane. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.